Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie przykłady. Mamy potęgowanie 250 do potęgi drugiej razy 4 do potęgi drugiej. Jeżeli występuje mnożenie lub dzielenie i wykładniki są takie same, to znaczy te liczby na górze, te malutkie, to możemy zrobić tak, że wykładnik damy poza nawias, a w środku zostaną tylko podstawy, czyli 250 razy 4, a dwójka wychodzi poza nawias. 250 razy 4 to jest 1000, no i do potęgi drugiej zostaje. A co to znaczy 1000 do potęgi drugiej? To znaczy 1000 razy 1000, tak? To będzie ile? Milion oczywiście, bo 1 razy 1 to jest 1 i 6 zer. Drugi przykład. Tu już mamy ułamki. Pierwszy ułamek zostaje bez zmian, natomiast drugi ułamek zamienimy na ułamek niewłaściwy, tak aby można było poskracać to, co się da. A patrzymy, że w podstawie są siódemki, w związku z tym w środku, w nawiasie zostaną ułamki, a siódemka będzie poza nawiasem, czyli 5 szóstych razy 6 piątych. Dlaczego 6 piątych? Bo 1 razy 5 dodać do jedynki to jest 6 i 5. Zamieniamy tą jedną całą na ułamek niewłaściwy. No i oczywiście to musi być do potęgi siódmej podniesione. I tutaj pięknie przy mnożeniu możemy skracać liczniki z mianownikami, tak? Czyli góra z dołem. No i 5 z 5 podzielimy na 5, to będzie 1 i 1. 6 i 6 podzielimy na 6, to również wystąpią jedynki. Więc co mamy? 1 razy 1 to będzie 1, czyli 1 do potęgi siódmej. No i ile to jest 1 do 7? Oczywiście trzeba aż 7 jedynek pomnożyć, tak? No i wynik oczywiście wyjdzie 1. No i kolejna sytuacja. Również mamy piątki w wykładnikach, więc możemy zapisać w nawiasie podstawy, czyli minus 8 razy 1 czwarta i wszystko do potęgi piątej. Przy mnożeniu liczby naturalnej przez ułamek, jeżeli można, to mianownik, czyli liczba na dole, może być skrócona z tą liczbą całkowitą. I tutaj akurat ósemka i czwórka może być skrócona przez 4. Więc 4 na 4 to jest 1, 8 na 4 to jest 2. No i co nam wyszło? 2 razy 1 to jest 2, podzielić przez 1 to będzie 2. Czyli inaczej 2 minus 2 do potęgi piątej. Dlaczego minus? Bo przy mnożeniu, jeżeli tylko jeden minus występuje przy jednej liczbie, to minus zostaje. Albo inaczej mówiąc, jeżeli jest przy mnożeniu lub dzieleniu nieparzysta liczba minusów, to minus tutaj zostaje w wyniku. No i co teraz? Oczywiście trzeba 5 minus dwójek pomnożyć przez siebie. A ja sobie to tak podzielę na części. 2 razy 2, 4 razy 2, 8. Jest nieparzysta liczba minusów, czyli minus 8. 2 razy 2 to 4, 2 minusy dają nam plus, w związku z tym będzie 4. No i teraz zostało nam tylko minus 8 razy 4. Tak? 8 razy 4 to jest 32, 1 minus, w związku z tym wynik wyniesie minus 32. Albo inaczej mówiąc, jeżeli minus 2 do drugiej, przepraszam, minus 2 do potęgi piątej, piątka jest nieparzystą liczbą, to na pewno w wyniku będzie, ten minus zostanie. No i kolejny przykład. Mam ułamek dziesiętny razy 10 i wszystko jest do czwartej potęgi, więc ponownie czwórkę wyrzucam poza nawias. Zwróćcie uwagę, że ja dla ułatwienia sobie zapisuję ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego. Dlaczego? Bo dziesiątki poskracam, tak? Liczbę całkowitą 10 z liczbą w mianowniku. I co mi zostaje? Minus 3 razy 1, tak? No minus 3 razy 1 to będzie minus 3 do potęgi czwartej. No i teraz minus trójkę trzeba aż 4 razy przez siebie pomnożyć, tak? Bo jest do potęgi czwartej, a czwórka jest parzystą liczbą, więc wynik na pewno będzie dodatni. Tak? To już dla mnie jest taka informacja, że w wyniku będzie plus. No ale zapiszmy sobie, tak? I teraz minus 3 razy minus 3 to jest 9, bo dwa minusy tylko, więc plus wychodzi.
Minus 3 razy minus 3 również 9, a 9 razy 9 to jest oczywiście 81. I kolejny przykład. Również jest do potęgi piątej wszędzie. Wszędzie wykładniki są takie same, więc piątkę wyrzucę poza nawias, a w środku zostanie tak. 2 piąte razy minus 10. Tak. Minus 10 razy 5 drugich. Dlaczego 5 drugich? Ponieważ 2 razy 2 to jest 4 plus 1, 5. Tak, zamieniam dwie całe na ułamek. I jeszcze wszystko musimy podnieść do potęgi piątej. I teraz ładnie nam się poskraca. Ta pierwsza piątka skróci nam się z tą piątką w liczniku w ostatnim ułamku. Tak, tu będą jedynki. Dwójka z dwójką się skróci, to będą też jedynki. I co nam zostanie? 1 razy minus 10 razy 1, czyli wychodzi minus 10 do potęgi piątej oczywiście. Więc teraz musimy aż 5 minus dziesiątek pomnożyć, tak? Ile to będzie? Jeżeli mamy 5 minusów, to jest nieparzysta liczba, w związku z tym na pewno wynik będzie ujemny. No i to jest 1 i 5 zer, tak? Czyli 100 tysięcy, minus 100 tysięcy jest w wyniku. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.